Chciałbym w imieniu kapituły przedstawić Państwu wyniki naszego posiedzenia, które właśnie zakończyliśmy, a które było jeszcze nie finalnym oczywiście etapem naszych lektur zgłoszonych do nagrody imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, nagrody za najlepszą książkę w dziedzinie nauk humanistycznych, wydaną w roku 2021. Jury miało w tym roku do dyspozycji ponad 60 prac zgłoszonych przez rozmaite wydawnictwa oraz instytucje naukowe, bo każda z tych książek oczywiście jest zaopatrzona w odpowiednią rekomendację. No i ogólnie oceniliśmy w tym roku, choć oczywiście jest to ocena będąca wynikiem długiej i żarliwej dyskusji dzisiaj, ale wielomiesięcznego naszego obcowania z tymi książkami oraz formułowania opinii na piśmie, które klarują nasze stanowiska i pierwsze refleksje na temat danych książek. Więc po tym długo, wielomiesięcznym procesie mogę powiedzieć, że refleksja humanistyczna w Polsce ma się, to jest takie zdawkowe powiedzenie, ma się dobrze, ale wydaje mi się, że to jest stwierdzenie, które jest dobrze uzasadnione. Cieszyło nas na przykład obecność takich wątków o filozoficznych zapleczach na przykład nauk pedagogicznych, bowiem wydaje nam się, że humanistyka, jednym z newralgicznych punktów dzisiejszej humanistyki jest taki coraz bardziej wyraźnie w tych książkach widoczny moment zainteresowania, jakim jest to przeświadczenie, że każda dyscyplina wiedzy ma swoje zadania pedagogiczne, bo każda z dyscyplin wiedzy proponuje jakiś model człowieczeństwa. A ponieważ żyjemy w czasach wyjątkowego niepokoju, w którym ludzie poszukują sposobów, wszyscy poszukujemy sposobów jakiegoś wyartykułowania tych niepokojów. Była pandemia, która wyrzuciła nas z naszych przyzwyczajeń, spowodowała, że przestaliśmy się w ogóle widywać. Wstrząs wojenny zaowocował tymi sformułowaniami, które wszyscy znamy doskonale. Pierwsze nasze reakcje było, coś takiego nie powinno się zdarzyć w XXI wieku, a jednak się zdarzyło. I wydaje mi się, że humanistyka jest w tej chwili w takim momencie tej właśnie refleksji. Dlaczego zdarza się coś, co jest nieludzkie, co jest brutalne, co jest okrutne i co gwałci podstawowe zasady bycia razem, a jednak to się zdarza. Jakie to rodzi niepokoje i jaki język wypracować, żeby te niepokoje nazwać. I wydaje mi się, że w tej czy innej formie wszystkie te książki, o których Państwu zaraz, które Państwu zaraz tutaj przedstawię, nie mówiąc wiele o nich, bo to niekoniecznie czas i miejsce po temu, że wszystkie te pięć książek w sposób szczególny tym właśnie problemem się zajmują. Znaczy zajmują się takim problemem, że o ile oczywiście musimy szukać rozmaitych rozwiązań prawnych i administracyjnych dla współczesnego świata, o tyle humanistyka jest coraz bardziej przekonana o tym, że jeżeli my nie przejdziemy jakiejś, użyję słowa duchowej, przemiany, o tyle nie uratujemy się, że dla większości, jak to Leszek Kołakowski ładnie powiedział, pięknie powiedział w późnym eseju, dla większości ludzkich poważnych problemów rozwiązania prawno-administracyjne nie wystarczą. Potrzebna jest przemiana. I wydaje mi się, że te książki, które teraz Państwu przedstawię, tylko z imienia i nazwiska przedstawiam z autorów i tytuły, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób do tych problemów się odnoszą. A zatem, a kolejność jest, proszę Państwa, przypadkowa, ponieważ czekają nas jeszcze oczywiście rozmowy z autorami, a dopiero potem ostateczna kolejność i decyzja. Zatem przygotowana przez panią Magdalenę Koźluk edycja, i to jest na pewno godne podkreślenia, pierwsza właściwie w świecie pełna edycja XVII-wiecznego francuskiego tekstu poświęconego sztuce życia, L'art de vivre, którą sporządził lekarz, filozof, także dietetyk XVII-wieczny, Pierre Jacquelot, i wydana przez wydawnictwo francuskie i jak podkreśla się w rekomendacji, pierwsza poważna edycja krytyczna owego XVII-wiecznego tekstu przygotowana przez panią Magdalenę Koźluk. Stanisław Lem, wypędzony z Wysokiego Zamku, to jest dzieło, które jest w podtytule, nosi słowo biografia, dzieło napisane przez panią Agnieszkę Gajewską,
ale jest oczywiście czymś więcej niż tylko biografią, bo jest znowu sposobem popatrzenia na generację ludzi, których rok urodzenia wpędził w niezwykłe meandry i labirynty historii. Ludzi tracących swoje ojczyste miasta, rodzinne przestrzenie, próbujące się znaleźć w zupełnie na nowo urządzonym, a może na nowo zniekształconym świecie. Łódź Ulyssesa to książka pana Macieja Świerkockiego, który niedawno opublikował pierwszy po Macieju Słomczyńskim, zatem po wielu latach przekład arcydzieła Ulyssesa, zresztą w ten sposób, jak gdyby oddając cześć autorowi w stulecie pierwszej edycji tej wielkiej, znaczącej w historii literatury książki. Łódź Ulyssesa jest książką, która oczywiście odnosi się do arcydzieła Ulyssesa, ale także odnosi się do sztuki translatologicznej i pokazuje przekład jako taką dziedzinę egzystencjalną, filozoficzną, nie tylko filologiczną, ale pokazuje, jak filologia właściwie splata się w jedno z filozofią, z pewną postawą życiową. Książka pani Marii Ferenc, Każdy pyta, co z nami będzie, co jest tytułem, a w podtytule, co jest cytatem, przepraszam, a w podtytule Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i zagładzie. Książka niecodzienna o tyle, że podejmuje się spojrzenia na dramatyczny, tragiczny los mieszkańców getta warszawskiego z punktu widzenia gdyby wnętrza tego getta, to znaczy z punktu widzenia tego, jak mieszkańcy getta reagowali na wiadomości, które to wiadomości informowały ich o tym, co się dzieje w świecie dookoła nich i jak próbowali, wracam do takiego powszechnego wątku w książkach, które rozpatrywaliśmy, jak próbowali artykułować swoje niepokoje i swoje wątłe przecież, ale jednak nadzieje. I książka pana Cezarego Wąsa, Cień Boga w ogrodzie filozofa, Parc de la Villette w Paryżu w kontekście filozofii chory. Książka, która filozoficznym spojrzeniem próbuje zmierzyć się z fenomenem niezwykłego parku, który w Paryżu powołał do życia prezydent Mitterrand, kiedy doszedł do władzy w 1981 roku, ogłosił cały szereg konkursów na ważne przedsięwzięcia kulturowe. Jednym z pierwszych tych konkursów był właśnie projekt Parku de la Villette, wygrany przez znakomitego i awangardowego architekta Bernarda Tsumi. Książka rozpatruje, patrzy na ten park, przeprowadza widza czy spacerowicza przez ten park i jednocześnie odczytuje filozoficzne, społeczne i polityczne implikacje tych szczególnych, bardzo osobliwych konstrukcji, jakie zwiedzający w tym parku odnajdzie. To jest pięć książek, które wyselekcjonowaliśmy w długiej i bardzo owocnej, bardzo nas satysfakcjonującej dyskusji, a ostateczna decyzja pod koniec stycznia. Już teraz zapraszam Państwa na uroczystą galę wręczenia nagrody imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego 29 stycznia, a przede wszystkim zachęcam Państwa do lektury tych, nie tylko tych pięciu, ale większości książek, które na ręce kapituły w tegorocznej edycji konkursu spłynęły.